No to teraz parę słów na temat tego, jak jeździć takim samochodem. No nie jest to kurczę proste. Ostatnio byłem na przeglądzie. Nie, to nie było ostatnio, bo teraz przeglądy są takie, że to samemu wjeżdża się na rolki, samemu się właściwie wjeżdża na kanał i zjeżdża z kanału. To było 2 lata temu, gdzie facet diagnosta wsiadł do środka i mówi: Panie, jak pan się przyzwyczaił do tego, żeby tym jeździć? Szyba kilometr dalej od kierownicy. Kwiaty rosną na parapecie i w ogóle gorzej niż w autobusie. No ja powiem szczerze, że pierwsze 100 czy 300 metrów było traumatyczne jazdą tym samochodem, bo faktycznie trzeba się do tego przyzwyczaić, bo no nie jest prosto. Człowiek siedzi bardzo daleko od tej szyby. Co prawda, szyba jest prawie taką częścią graniczną całego samochodu, czyli można przyjąć, że tam jeszcze jest ze 20 cm do przodu zderzaka i atrapy. Ale ogólnie rzecz biorąc, te gabaryty i szerokość tego samochodu w tym miejscu no, powodują, że trzeba do tego przywyknąć. Tu widać zresztą, jak wygląda normalna, standardowa kabina. Bo ona się kończy mniej więcej tutaj, w tym miejscu, bo to jest zwykła, standardowa deska rozdzielcza od Fiata Ducato jedynki. Czyli można przyjąć, że ten odcinek tutaj po jednej i po drugiej stronie to jest no, dodatkowe 20 cm miejsca do normalnej, standardowej kabiny normalnego auta. Znaczy normalnego, nie Integry, tylko samochodu, który ma tą sypialnię na górze. Czyli alkowy. No i ta szerokość powoduje, że jest ciężko wyjrzeć przez okno, zarówno z jednej strony, jak i z tej strony, od strony kierowcy. Tu trzeba się naprawdę odpinać z pasów, otwierać okno i dopiero wyglądać, czy tam się kołem na coś nie najedzie, na jakiś krawężnik albo na jakąś nierówność. No i co? Cały środek, cały ten fragment tutaj, to jest Fiat Ducato jedynka. Po prostu. Wyciągnięty z Ducato, przerzucony do Hymera. Zresztą tak samo jak cały układ napędowy, silnik i rama. No bo to jest jakby wszystko, cała buda posadowiona na tych wszystkich elementach. I co my tu mamy? Mamy tak, zmiana biegów jest w ręku. Ci, którzy z tym nie jeździli nigdy w życiu i nie zmieniali biegów przy kierownicy, to pewnie patrzą na to jak na jakiegoś dziwoląga, no, że to się w ogóle z tym nie daje, a to trzeba to wypróbować i uwierzcie mi, że to jest zdecydowanie lepsze niż zdejmowanie całkowicie ręki z kierownicy i szukanie gdzieś tam dźwigni, majdrowanie ją. Poza tym to daje jedną bardzo ważną rzecz w porównaniu do tych wszystkich dźwigni, które są w podłodze, na przykład w Hymerach, które mają silniki od Mercedesów. Ta dźwignia biegów wystaje tutaj. To jest tak jak w starych autobusach, taka rura, którą się tam majta i próbuje wcelować w odpowiedni bieg. Natomiast tu jest miejsce. Tu, żeby się dostać na siedzenie pasażera, to bez żadnego problemu można się tutaj wcisnąć, bo ta dźwignia po prostu w niczym nie przeszkadza. Takie malutkie, dziwne są te przełączniczki od wycieraczek, od kierunkowskazów i od świateł, ale ogólnie rzecz biorąc, to ktoś to tak wymyślił, że po prostu nawet moje palce i to bez żadnego problemu tutaj jest się w stanie człowiek do tego dostać i przełączyć, a nie wystaje poza kierownicę. To też jest bardzo ważne, że przy tutaj jakichś ruchach i tak dalej, chodzeniu, no bo to jest przestrzeń życiowa tak naprawdę, w momencie, w którym się człowiek gdzieś zatrzyma, to ten fotel odkręcony jest miejscem, takim drugim pokojem, czy tam gabinetem, czy czymś, jak sobie ktoś tam wymyślił. No i co tam? Standardowe przyciski włączenia świateł pozycyjnych, przeciwdzielne, awaryjne. My tu mamy jeszcze taki przycisk, właściwie włącznik od uruchamiania, nie ten, ten, od uruchamiania klimatyzacji. Klimatyzacji normalnej nie ma, ale są wiatraczki. I te wiatraczki ratują życie, jak jest bardzo gorąco, no to daje trochę ulgi, pomimo tego, że są pootwierane okna. Czasami uchylamy jeszcze jeden szyber na samym końcu, po to, żeby był przewiew wiatru, ale te wiatraczki dają dużo. Mamy tutaj przełącznik od uruchamiania świateł dziennych. Taka trochę ściema, bo założyłem normalne halogeny.
Znaczy normalne jak normalne, takie trochę a la retro, ale do środka są wsadzone zwykłe żarówki, zwykłe, niezwykłe, LEDowe. I no i to daje to, że jednak te główne światła po 50 W każdy nie ciągną aż tyle prądu z instalacji. To nie może nie chodzi o alternator i o akumulator, tylko chodzi bardziej o obciążenie starej instalacji, która w tych światach jest pewnego rodzaju piętą Achillesową w ogóle całego auta. No i co mamy jeszcze? Wiatraczek, a i tutaj my mamy taki, to jest ściśle tajne przez poufne, to nie mówcie nikomu, że to mamy zainstalowane, ale my tu mamy taki sygnał dźwiękowy, uwaga. Ale jest też normalny. A, pies się odezwał. No to taki bajerek, no tam tanio było, akurat w sklepie to kupiłem, bo mi się to podoba, no i mam. No i co jeszcze? Z tych kontrolek, co tu są, to w ogóle to jest nieistotne, bo tu jakiś akumulatorek, słynna lampa Alladyna, tam temperatura. Z temperaturą to jest tak, że tu w ogóle nie ma opcji, żeby się zapaliła kiedykolwiek zapaliło przekroczenie temperatury, ponieważ ten samochód jest permanentnie niedogrzany. Permanentnie. Znaczy jadąc tutaj normalną prędkością, taką tam 80-90 na godzinę, przy takiej temperaturze zewnętrznej rzędu kilku czy kilkunastu stopni, to jesteśmy w stanie tu osiągnąć nie więcej niż jakieś 60 stopni na kotle. Bo to jest spowodowane tym, że no raz, że diesel bez turbo, wolnosnący, stary, no nie grzeje tak jak trzeba. No. I to jest, nie wiem tak do końca, z czego to wynika. Rada na to jest taka, że mam z przodu worek foliowy, który jak już jest naprawdę bardzo zimno i ten silnik jest bardzo mocno niedogrzany, no to tą folię się zawiesza na chłodnicy, na 1/3 tej chłodnicy, bo to wystarcza. 1/3 chłodnicy zasłonięta daje mniej więcej przy temperaturze plus 5 stopni wzrost temperatury do mniej więcej 80 stopni, która już jest taka, która powoduje, że silnik pracuje równo i cicho, bo każdy stopień w dół powoduje to, że silnik się trzęsie, pracuje głośniej zdecydowanie i no i to boli trochę, no. Boli. Jak jest niedogrzane, jak jest zimno, samochodzikowi to jest niedobrze. Samochodzik musi być dogrzany. No ale to się przekłada też na to, że niestety, ale mamy wtedy, jadąc zimą, bardzo duży problem z ogrzewaniem, ponieważ tu jest cały ten taki typowy z lat, końcówki lat 80. i 90. system tych suwaczków, które huk wie do czego służą, no, czy tam ogólnie rzecz biorąc to wiadomo, że to jest nadmuch, a to jest na szybę, na środek albo do przodu, ale na przykład do czego, a i to jest cieplej, zimniej, ale do czego służy to? Nie wiem, do tej pory nie wiem. To się rusza, tam się coś niby, tam się coś przestawia, ale to w ogóle czy tak, to nie ma kompletnie żadnej różnicy. No może ktoś tam gdzieś kiedyś mi podpowie, do czego służy ten przełączniczek. No i co? Tak zwany, bo my tego pana poprzedniego właściciela to nazywamy Holender Paprak, ale akurat to mu wyszło prawie, że zamontował tutaj, gdzie normalnie standardowo kiedyś była popielniczka, to wsadził albo zaślepka do popielniczki, zainstalował zegarek, który jest bardzo przydatną rzeczą i to jest taki bardzo fajny analogowy zegarek i jak się jedzie w nocy, to on jest tak samo podświetlony na zielono jak wszystkie zegary. Zresztą moje ulubione, typowe analogowe zegary ze wskazówkami, żadnych LEDów, żadnych wyświetlaczy, żadnych historii. No jedynym kwasem jaki tu jest, totalnym kwasem, za co przepraszam, jest to radio. No ale co było zrobić, niestety. Retro radia, no to tam te fale jakieś, tam Radio Maryja, można złapać jakieś różne rzeczy, jak ktoś lubi, ale ogólnie rzecz biorąc, no to tutaj zależało nam na tym, żeby było podejście pod jakieś sterowanie z telefonu, jak się siedzi tam w tamtym pokoju, żeby jakiś można było pendrive'a podłączyć, żeby jakiś tam coś, więc po taniości, ja polecam zresztą ten model, bo nikt już nie używa płyt, ani tam jakiś MP3-ek na płytach czy innych historii, to radio Sony nie ma w ogóle tej dziury i odtwarzacza na płyty.
Jest w ogóle dzięki temu krótsze, mniejsze, w ogóle takie kompaktowe. Ma podejście pod USB, które jednocześnie jak się podłączy telefon, to albo ciągnie muzę z telefonu, albo go ładuje, więc to ma takie dwie funkcje. I ma dosyć dobry ten, tą głowicę od anteny, która powoduje to, że nawet jak się wjedzie w największe zadupie, to ogólnie rzecz biorąc to radio odbiera, pomimo tego, że ono działa na wzmacniaczu i na zwykłej, standardowej, oryginalnej antenie, która jest taka no, średnio na jeża w sumie. Bo tam się trochę już rozłazi to włókno szklane i tak dalej i ona, można byłoby ją wymienić na inną, ale u nas oryginał musi być, w związku z tym się trzymamy oryginału. No i co, mamy tu jeszcze kamerę cofania, która się przydaje w zasadzie tylko po to, żeby stwierdzić, czy bezpośrednio za samochodem, za zderzakiem, czyli w tej przestrzeni, której nie widać w lusterkach, czy nie ma jakiegoś kołka, dziury, słupka, nie wiem, czegokolwiek, bo ogólnie rzecz biorąc kupiłem to coś na Allegro i dupa straszna z tego jest. W ogóle to, kurde, słabo widać, no. Jakiś taka rozdzielczość do bani w ogóle. Dobra, pomijmy temat. No i tu jest uchwyt, chyba leży gdzieś tam z tyłu, nawigacja. Mamy tutaj taką nawigację Garmina, którą dodatkowo używamy na motocyklu. Ale ogólnie rzecz biorąc, na dzień dzisiejszy uważam, że nic nie przebije map Google'a i w zasadzie w to miejsce idealnie wpasowuje się telefon typu iPhone w silikonowej obudowie. Się go tak wciska i to działa elegancko. I uchwyt służy jednocześnie za uchwyt do Garmina i jednocześnie za uchwyt do telefonu. No i mamy tak, tu z tej strony, ja nie wiem czy to widać w ogóle. Nie widać, ale to powiem o co chodzi. Tutaj jest wyłącznik główny. Bardzo ważna rzecz. O, taki ma kluczyk. I to jest kluczyk strategicznie ważny, ponieważ on odcina zasilanie do całej budy tutaj, do wnętrza samochodu. I w zasadzie zawsze, kiedy samochód jest odstawiony, tak jak teraz, na kołkach i nigdzie nie wyjeżdżamy, to napięcie jest odcięte. No to są względy bezpieczeństwa. Ja w tym samochodzie znalazłem kiedyś przy lodówce kable, które były nadpalone. Bo wadą instalacji elektrycznej w Ducato i tych starych wersjach Hummerów jest to, że nie wytrzymują same wsuwki, czyli nie sam kabel. Kabel nie kruszy, on jest w miarę elastyczny, to tworzywo nie jest takie jak w Mercedesach W124, że dokładnie po 25 latach trzeba wymieniać wiązkę elektryczną silnika. Te kable się nie kruszą i nie łamią, za to pękają same wsuwki. I one w pewnym momencie zaczynają iskrzeć i dobrym rozwiązaniem jest to, jak już tutaj jest kwestia elektryki i bezpieczników, bo tutaj jest skrzynka z bezpiecznikami właśnie odpowiadającymi za oświetlenie, za pompę, za przeróżne rzeczy, które są tutaj w budzie. Wymienić to po prostu w jasną cholerę. Ja jestem jeszcze przed tym, czyli mam zwykłe, topikowe bezpieczniki, a nie takie kwadraciki, takie wtykane. Ale muszę to zrobić, bo to jest ważne. To z prądem nie ma żartów i to nie chodzi o to, że pokopię, bo tu nic nie pokopię przy 12 V, ale chodzi przede wszystkim o kwestię bezpieczeństwa, żeby to się nie zajarało. Jakby, no, wiadomo, trochę szkoda by było. No i jest tutaj na dole, nie widać, ale to ja może tak o zrobię. O, tu. Tutaj jest zestaw alarm słodowy, który służy do pompowania tylnego zawieszenia. Bo tu z punktu widzenia kierowcy, jak już jesteśmy w tym miejscu, to jest takie miejsce z dwoma manometrami, które pokazują to, jakie jest ciśnienie z tyłu w poduszkach. Te poduszki pokażę potem, jak wyglądają, bo to jest bardzo fajna sprawa. Można to kupić stosunkowo niedrogo i samemu założyć. Są takie zestawy, które można kupić do samodzielnego montażu, do Ducato jedynki, do tego tylnego zawieszenia.
No u nas jest pewien kłopot związany z wybitymi już resorami i pan Kowal, u którego byłem, powiedział, że no on w sumie może wykręcić te resory i może je wyklepać z powrotem, ale mówi, to pan do mnie tam za znowu parę tysięcy kilometrów wróci, bo to już jest wypracowane i to w ogóle, to mówi, bez sensu. Lepiej jest w to miejsce założyć poduszki, odpowiednio ten samochód ustawić, on nawet wtedy się bardziej usztywni i tak dalej, będzie kontrola nad tą sztywnością, bo resory to można dać dodatkowe pióro, to się utwardzi wszystko, ale później szklanki będą wypadały z tych szafek i tak dalej. Ja nie wiem, dlaczego facet, który się zajmuje resorami, namawiał mnie do tego, żeby założyć poduszki. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie mogę tylko powiedzieć, że poduszki i dobrze dobrane ciśnienie powoduje to, że ten samochód wreszcie, jeżdżąc po rondach, nie szoruje lusterkami po asfalcie. To jest jakby podstawowa rzecz. No i jeszcze specyfiką 564 jest to, że główny ciężar w tym samochodzie, tu z tyłu, jest na prawą stronę, czyli tu jest kuchnia i szafa, w której są wszystkie graty. Po lewej stronie jest w zasadzie łazienka, która nic nie waży, bo tam poza kasetą na tak zwaną kupę i siku jest tylko zbiornik na wodę i nic więcej. To powoduje to, że ten samochód ma wybite, nasz przynajmniej, ma wybite resory tylko na prawej stronie. W związku z tym i ciśnienie, które jest na poduszkach, jest wyższe na prawej stronie jak na lewej, po to, żeby ten samochód był właściwie ustawiony. No to zostało sprawdzone przez tego pana Kowala też, no i to, no tak ma być i tyle. No. Natomiast nie mam tu kompresora. Czyli jak zejdzie mi powietrze po zimie albo w drodze chcę napompować, to po pierwsze mam tu pod spodem, pod siedzeniem pompkę taką zwykłą nożną do pompowania kół, a tu są zwykłe wentyle, więc sobie nakładam i pompuję. I co? A normalnie można podjechać do takiego stanowiska, gdzie się pompuje koła z kompresora i też tam dowalić. Maksymalnie można wpompować w to zawieszenie 7 atmosfer. 7 barów właściwie, minimalnie 1 bar, czyli można jeździć na tym zawieszeniu kompletnie bez żadnego ciśnienia. Ale to jak będę pokazywał tył i zawieszenie, to trochę więcej na ten temat można będę mógł powiedzieć. No i co? Siedzenie od kierowcy jest ruchome, ale teraz go nie obrócę, ponieważ żeby go obrócić, trzeba odsunąć siedzenie i tu jeszcze stolik jest z tyłu, więc to trochę blokuje. W każdym razie pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna, podłokietniczki, zagłóweczek wysoki. Co prawda dla mnie jest zdecydowanie za krótkie samo siedzisko. Ja lubię mieć podłoże, siedzisko pod kolanami, bezpośrednio pod kolanami i tutaj jest trochę z tym problem. Jedna rzecz, którą tu stuningowałem, jeśli chodzi o te siedzenia, to położenie samego siedziska. Czyli normalnie w standardzie ono jest idealnie płasko, co powodowało, że w czasie jazdy po prostu moje dupsko się zsuwało z tego siedziska. W tej chwili pod prowadnicę od siedzeń mam podłożone takie dystanse mniej więcej w wysokości 1,5 cm, które spowodowały to, że siedzisko jest podniesione przodem do góry i jakby siedzenie w tym fotelu, w tym siedzeniu jest zdecydowanie lepsze i wygodniejsze. A jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz w naszym aucie. Tempomat. Jak działa tempomat w takim starym samochodzie bez elektroniki, komputera i innych historii? Otóż jest tutaj takie sprytne urządzonko, z którego wystaje linka zwykła stalowa i wystaje kabelek. I teraz tak. Kabelek jest podłączony do świateł stopu. Jak się wciśnie stop, to wtedy do tego urządzonka jest podawane napięcie. Natomiast ta lineczka stalowa jest podpięta pod pedał gazu. I teraz tak, jak jedziemy sobie na przykład na prostej 80, to wciskamy sobie tutaj taką dźwigieneczkę. Drink. Przepraszam, bo coś nie działa. O, dobra, teraz.
wciskamy sobie dźwigieneczkę, puszczamy gaz i on zostaje w tej pozycji. No i jedziemy. No wszystko jest fajnie, pięknie, jak nie zacznie wiać wiatr sprzeciwka, albo na przykład pojawi się zupełnie niewidoczna górka. No bo ten samochód wie o górkach zdecydowanie wcześniej niż kierowca. I wtedy widać, że ta prędkość gwałtownie zaczyna spadać. No ale wtedy można sobie pomóc gazem. Jak już się z tej górki zjedzie albo wiatr przestanie wiać, no to on z powrotem wraca do tej samej prędkości, utrzymując tylko pozycję wciśniętego gazu. Czyli tam nie ma żadnej elektroniki, jakiejś tam historii, tam nie wiem, z kosmosu i tak dalej, procesorów, pierdu. A każde wciśnięcie hamulca powoduje to, że ten cały system się automatycznie rozłącza. Normalnie, standardowo w samochodach z elektroniką, tam jeszcze wciśnięcie sprzęgła, biegi i tak dalej, to powoduje rozłączenie tempomatu. Tu to jest całkowicie mechaniczne urządzenie. Działa! Działa super. I co jeszcze? A, no mam jeszcze CB radio, ale CB radio wydaje mi się, że umarło tak samo jak zawód kowala, albo za chwilę umrze zawód fotografa. Tutaj już tylko, przepraszam za sformułowanie, ale pieprzą trackerzy i to tam gadają o tym, gdzie węgiel zrzucić albo tam, nie wiem, gdzie zajechać na grzyby do lasu. Natomiast nic konkretnego tutaj się nie za bardzo daje dowiedzieć. No wisi to tutaj dlatego, że gdyby się okazało, żebyśmy jechali w jakiejś ekipie i byłby gdzieś ktoś, kto ma jeszcze drugie CB radio, to byśmy mogli sobie gadać. Antena jest na zewnątrz. Więc to tylko jest taki mały ręczniaczek, ale ponieważ my jeździmy sami, więc to radio ma bardzo małą szansę na to, żeby je kiedykolwiek wykorzystać. No dobra, no i to chyba tyle z punktu widzenia... A, no, pasażer po tej stronie ma dokładnie to samo co kierowca, i taki sam fotel, i tu to wszystko, ta deska i tak dalej, tylko nie ma tych gadżetów, o których mówiłem, tu kierownicy, tamtych biegów, no to chyba oczywiste jest, nie? Oczywiste.